No siema, Damian z tej strony i opowiem wam historię. Wiele razy spotykamy się w sieci z pytaniami, artykułami, filmami i różnymi rozkminami o tym, jak powinien wyglądać trening dla osoby stosującej doping hormonalny oraz dla osoby, która wybrała ścieżkę naturalności. Jedni twórcy skupiają się na schematach treningowych, inni na zakresach powtórzeń, jeszcze inni na częstotliwości treningów, na doborze ćwiczeń oraz narzędzi treningowych takich jak maszyny i wolne ciężary. Prawdziwy zalew clickbaitowych tytułów krzyczących o tym, jak trenować na bombie i jak trening naturala bardzo się od tego różni. Zastanawia jednak fakt, że lwia część merytoryki treningowej, na jaką można się natknąć w internecie, pochodzi właśnie od osób mocno związanych z dopingiem w sportach siłowych i sylwetkowych, a warto przyznać, że większość z tych ludzi zwykle to zdecydowanie bardziej doświadczeni zawodnicy i trenerzy niż większość naturali. Mamy do czynienia z przekrojem różnych metod i podejść, które powszechnie opisano i stosowano zarówno u osób na dopingu, jak i tych, którzy tego dopingu nie stosują. Ciekawe, prawda? Zanim przejdę do właściwego nagrania, chciałbym poinformować, że jako już ponad 20 odcinków pykło, chciałbym zrobić takie małe Q&A. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, zapraszam do sekcji komentarzy, zostawiajcie swoje pytania na każdy temat. Ja również zrobię taki post na swoim fanpage'u, Run Trening Siłowy, na pewno znajdziecie na Facebooku, zresztą zawsze jest w opisie filmu. A teraz zaczynamy. Niniejsze nagranie nie będzie się skupiać na mechanizmach i reakcjach organizmu pod wpływem sterydów anaboliczno-androgennych. Będzie to próba przeanalizowania wielu czynników i zmiennych, jakie się pojawiają w różnych sytuacjach odnośnie treningu. Ale na początek kilka faktów. Doping hormonalny zwiększa możliwości, inaczej by go nie stosowano. Sam testosteron może poprawiać regenerację, wzmożyć syntezę białek mięśniowych, zwiększyć agresję i determinację w obliczu trudności. Taką trudnością może być na przykład trening siłowy albo podejście pod jakiegoś maksa. Dzięki temu właśnie mamy szansę dostarczyć większego bodźca i szybciej się z niego zregenerować. Wzrasta też poziom naszej siły. Ponadto mówi się o wydłużonym czasie syntezy białek mięśniowych w stosunku do naturala. Przykładowo, gdzie dla osoby naturalnej to wynosi około 48 godzin, z tego co mówią różni specy w internecie, a dla osób na dopingu może to trwać aż 7 dni. Dziś nie ma jednak sensu przytaczać żadnych badań naukowych ani analiz. Zadam po prostu kilka pytań, na które sami sobie możecie odpowiedzieć. Zastanówcie się nad tym, będzie to taka raczej analiza logiczna. No dobrze. Jaki wpływ ma doping hormonalny na nasze wyniki siłowe, na nasze postępy siłowe? Przede wszystkim na to, jak powinien wyglądać nasz plan treningowy. I teraz chciałbym powiedzieć, że to jest pytanie bardzo nieprecyzyjne, bo już biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie doping hormonalny, mamy też inne rodzaje dopingu, prawda? Mamy stymulanty chociażby, diuretyki i tak dalej. No ale biorąc pod uwagę tylko sterydy anaboliczno-androgenne, hormon wzrostu oraz insulinę.
No to właśnie, jaki konkretnie doping? Czy skoro mamy takie rozkminy, jak trenować jako natural, a jak trenować na bombie, to może powinniśmy się zastanowić, jak trenować na samym testosteronie, a jak trenować na testosteronie z masteronem i anapolonem, a jak zmienia się nasz trening w momencie, jeżeli dodamy jeszcze do tego wszystkiego insulinę. No to jest bardzo ciekawe pytanie. Przeróżne parametry, które są związane właśnie z rozwojem naszego ciała, rosną w zależności od ilości, jakości środków oraz różnej konfiguracji oraz od tego, jak nasze ciało to znosi. Inny będzie trening dla osoby, która trenuje typowo siłowo i załóżmy jest początkująca, inny rodzaj dopingu będzie stosował kulturysta z 20-letnim stażem, który szykuje się na Mistrza Olimpię. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli już rozkminiamy sobie, jaki konkretnie trening jest dla naturala, to może powinniśmy też się zastanowić, jaki trening jest dla bombowca na konkretnym środku. Jeżeli załóżmy, wszedłbym sobie na losową grupę na Facebooku, która traktuje właśnie o treningu, o suplementacji czy diecie i zadałbym pytanie, słuchajcie ziomeczki, przykładowo lecę sobie na 250 mg testa co piąty dzień. Chcę zwiększyć dawkę do 500 i dorzucić jeszcze trenbolon. Jak zmienić swój trening, nie? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Co wtedy taki specjalista od treningu na bombie poradzi? No mi się wydaje, że po prostu sprawdzić, zobaczyć, co ci będzie szło lepiej, nie? No chyba, że wyskoczy taki jeden z drugim. Pozdrawiam Wasilewskiego tutaj. I powie, dojeb ciężaru, co też może być dobrą poradą, prawda? Tylko nie za dużo, bo możemy się rozjebać w tym momencie. Także to jest właśnie ciekawe, tak? Na jakiej konkretnie bombie? Bo środków jest wiele. Mamy jeszcze do tego sarmy. Mamy peptydy. Jak się wtedy zmienia trening? No, to jest praktycznie nie do ogarnięcia w tym momencie. Więc zastanawiam się, po co w ogóle zadawać pytanie, jaki jest trening dla naturala i dla człowieka na bombie. Owszem, możemy się podeprzeć różnymi badaniami i analizami, które badały to, w jaki sposób zmieniają się możliwości człowieka na przykład na samym testosteronie w jakiejś tam w miarę rozsądnej dawce, bo spodziewam się, że takie badania były, no ale nie sądzę, żeby ktoś eksperymentował na ludziach podając im załóżmy 2 gramy testosteronu, insulinę, hormon wzrostu, jakieś tam duże ilości trenbolonu i jeszcze parę innych środków. Bo no, po prostu badania kliniczne w tej kwestii, nie wiem, chyba musiałyby być organizowane w jakimś takim kraju, na przykład w Korei Północnej. Ale nawet jakby były, to nie sądzę, żeby wyciekły do mainstreamu. Dlatego tu jest pierwszy błąd, który zauważam w ogóle w tym całym rozumowaniu. Ale poza środkami mamy też inne rzeczy, na których warto się skupić. Wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniem, że 70% sukcesu to dieta. Oczywiście dla osoby, która w miarę ciężko trenuje i chce na przykład zrobić fajną formę na lato, no to dieta jest dość istotną sprawą. Zresztą patrząc na to, ile zajmuje samo odżywianie, ile czasu w ogóle zajmuje nam przygotowanie posiłków, kupienie składników, potem rozplanowanie tych posiłków, jedzenie samo w odpowiednim czasie, to faktycznie dieta o 70% czasu nam zajmuje, jeśli chodzi o robienie formy, ale czy jest tak samo ważna albo ważniejsza od samego treningu?
Tu już zdania są podzielone, ale to nie o tym jest odcinek. W każdym razie dieta jest bardzo ważna. I teraz tak. Sposobów żywienia mamy bardzo dużo. Zadajmy sobie pytanie. Jak powinien wyglądać trening dla osoby na high carbie, a jak powinien wyglądać trening na keto na przykład? Są badania, które wskazują na to, że dieta ketogeniczna nie sprzyja za bardzo treningowi oporowemu. Ja już mówiłem, że tych badań nie będę cytował, ale założę się, że jakby przeanalizować takie badania, zobaczyć w jaki sposób ci ludzie trenowali, to można by tak zmodyfikować ten plan, żeby osoby na ketodiecie radziły sobie trochę lepiej. Zminimalizowały te straty chociażby, nie? Więc można by zrobić taki odcinek, jak trenować na keto. No bo jednak odżywianie jest bardzo ważne dla naszych wyników, zarówno siłowych, jak i sylwetkowych, jak i dla ogólnego naszego zdrowia. A może warto by zastanowić się, jak powinna wyglądać dieta dla osoby, która lubi wpierdalać fast foody. Bo lubi. Bo może na przykład nie przykłada się za bardzo do tej sprawy, a lubi chodzić na siłownię. No to jak ja mam trenować, żeby mi to wychodziło w miarę dobrze? I żebym mógł opierdolić sobie McFlurry i Big Maca. Też ciekawe zagadnienie, prawda? Nikt się nad tym nie zastanawia. No ale już teraz sobie śmieszkuję. Tak, ale są różne rodzaje właśnie żywienia i nikt się nie zastanawia jakoś, w jaki sposób dobrać sobie trening pod żywienie. Też jest kolejne pytanie. Ja tutaj nie zostawiam to otwarte. Sami się zastanówcie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Kolejna sprawa. Jak wpływa staż treningowy na zmianę metod treningowych? Tutaj już jest sporo wiedzy na ten temat. Właściwie każdy wie doskonale, że osoba zaawansowana trenuje zupełnie inaczej niż początkujący. A są też takie ewenementy, które szlifują po prostu tylko te podstawy, lecą sobie bardzo prostym planem, powolutku i cały czas dokładają. Też tak może być. Więc tutaj jest kolejna zmienna. Więc może powinniśmy zadać pytanie, jak powinien trenować zawodnik zaawansowany naturalnie, a jak powinien trenować zawodnik zaawansowany na towarze i na jakim towarze. A może powinniśmy zadać sobie pytanie, w jaki sposób powinien trenować początkujący natural oraz osoba niedoświadczona, która już sięga po doping. Oczywiście mam nadzieję, że taki materiał nie powstanie, ponieważ dopingu właściwie nikomu nie polecam, ale przede wszystkim osobom niezbyt doświadczonym w trenowaniu w ogóle już nie polecam, bo jeżeli chcecie zostać super, hiper wymiataczami, sportowcami, no to prawdopodobnie doping was nie ominie. Ale póki zaczynacie i szukacie jakiejś tam swojej drogi sportowej, to doping to jest ostatnia rzecz, o jakiej powinniście myśleć. Takie jest moje zdanie. I takie jest też zdanie bardzo wielu doświadczonych osób, które już po doping sięgało i też wytrenowało wiele, wiele ludzi. Oni na swoich błędach oraz na przeróżnych głupotach i absurdach, na jakie się napatrzyli, wyciągnęli takie wnioski. Po prostu osobie początkującej tego dopingu nie potrzeba. Niemniej jednak, wracając do tego tematu, trening dla osoby początkującej, jak i dla osoby zaawansowanej jest różny, ponieważ musimy coraz bardziej zmieniać bodźce, jakimi atakujemy swoje ciało, trochę zmieniać periodyzację. Wiadomo, im bardziej osoba jest zaawansowana, tym trudniej o jakieś postępy. Kolejna sprawa.
Czym różni się trening dla tak zwanego genetyka? Mówię tutaj o osobie predysponowanej właśnie do szybkiego wzrostu siły oraz masy mięśniowej. Aczkolwiek, jeśli chodzi o genetykę, to też można na przykład ująć to w ten sposób, że na przykład w trójboju. Ktoś może być genetykiem do martwych ciągów, bo ma doskonały układ dźwigni i bardzo długie łapy. No to wtedy jest genetykiem. Ale na przykład może nie mieć wcale takich predyspozycji do budowania masy mięśniowej. Wtedy być może powinien startować w niższych kategoriach wagowych i tam rozwalać całą stawkę. Podobnie jest ze sportami sylwetkowymi. Ktoś może być genetykiem w tej kwestii, że bardzo szybko buduje masę mięśniową, nie musi specjalnie się spinać, nie musi wcale brać jakichś tam wymyślnych środków, albo w ogóle nie musi brać środków i już jest wielki na starcie, wystarczy, że coś tam potrenuje. A może być też taki genetyk, że ma fajnie usytuowane zaczepy mięśni, ładnie to wygląda. Potem, jak się wytnie, sylwetka jest taka fajna, plastyczna, ma wąskie biodra i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak genetyka ma potworny wpływ. No wystarczy spojrzeć na takie ewenementy jak Julius Maddox, tak? O ile wierzyć relacjom, ponad 7 lat treningu, 350 na ławie. Co to jest 7 lat treningu dla prawdziwych takich zawodowców z topki? To jest nic. A on to zrobił w relatywnie krótkim czasie. I to jest genetyka. Jak powinien wyglądać dla niego trening? No właśnie, to jest dobre pytanie. I teraz zestawiając to znowu z dopingiem, to czy taka osoba, która na przykład nie ma zupełnie genetyki do sportów siłowych, siła nie idzie, masa buduje się okropnie powoli, człowiek się szybciej zalewa i tak dalej, i tak dalej. No jest po prostu tragedia. To czy on powinien patrzeć właśnie na takie wskazówki, jak trenować na bombie, jak trenować naturalnie? Czy taka osoba w stosunku do zwykłego takiego zdrowego faceta, któremu wszystko w miarę dobrze idzie, będzie osiągać lepsze wyniki na bombie? No tak różnie bywa. Na pewno każdy z Was zna gościa, który wali towar, trenuje bardzo ciężko, a i tak mu nie wychodzi. Także to jest kolejna sprawa. Genetyka. Mieliśmy przerobiony już sam doping, dietę, genetykę. Można też się pokusić o jakieś takie absurdalne przykłady, jak na przykład jak trenować, kiedy się nie wysypiasz. No przecież doskonale wiemy, że regeneracja i dobry sen jest bardzo ważny dla osoby, która trenuje siłowo. Podejrzewam, że jeżeli ktoś nie dosypia, no to będzie mógł trenować rzadziej. Ja tak przynajmniej miałem przez jakiś czas, że regeneracja po prostu leżała. Ciężko mi się spało, byłem przepracowany. To też jest wpływ, tak? No, trening dla osoby ciężko pracującej, tak? I teraz powiedzcie mi, jak ciężko pracującej? Ja oczywiście nagrałem film, jak pogodzić pracę i treningi. Dałem kilka wskazówek, ale były to takie wskazówki bardzo ogólne. No, przede wszystkim bazowałem tutaj na własnych doświadczeniach, bo też pracowałem po 200, czasami po 300 godzin w miesiącu. Też pracowałem zmianowo, dojeżdżałem bardzo daleko do pracy. Jeszcze oprócz tego robiłem treningi. No i niestety nie dało się na przykład zrobić tak, żeby trenować 6 razy w tygodniu, albo tak jak niektórzy robią 2 razy dziennie. Po prostu się nie dało. Więc to były takie bardziej praktyczne wskazówki, ale nie podawałem takich rozwiązań stricte związanych z badaniami naukowymi czy coś. Sami widzicie, ile tutaj jest zmiennych. Chciałbym jeszcze
jedną rzecz powiedzieć odnośnie tych takich absurdów w ogóle związanych z tym całym tematem. Mianowicie, kiedyś była taka wojna o to, kto jest lepszy, naturale czy nienaturale. I też były filmy o tym, jak trenować naturalnie. A jak trenować na bombie, prawda? Byli tacy różni youtuberzy, którzy doradzali młodym i niedoświadczonym ludziom, w jaki sposób powinno się trenować, jeżeli nie bierzesz towaru. No bo wiadomo, większość osób, która ciężko trenuje, tam się gdzieś pojawia w social mediach, kulturyści, trójboiści i tak dalej, to są ludzie na bombie, więc oni teoretycznie nie mają pojęcia o tym, jak trenować naturalnie. No i teraz taki człowiek, który jest, no, nie bierze jeszcze żadnego dopingu, ma bardzo okrojone źródła informacji, bo trzyma się już tylko tych osób, które załóżmy nie biorą i nie może sobie porównać, bo już z góry ma narzuconą tą tezę, że człowiek na dopingu trenuje zupełnie inaczej niż taki naturalny. No i co się wtedy dzieje? No, dochodzi czasami do różnych patologii, trafi na kogoś, kto źle mu doradzi, albo trafi na kogoś, kto nie do końca wytłumaczy i załóżmy dane ćwiczenie zrobimy źle. Ja też miałem takie sytuacje, to były lata temu, że sam miałem takie rozkminy, że skoro na przykład nie biorę, no to pewnie powinienem uczyć się techniki ćwiczeń od osób, które też nie biorą. Bo może koksiarze jakoś inaczej robią ten martwy ciąg albo przysiad. To jest oczywiście absurd. No ale w tamtych czasach, kiedy panowało takie informacyjne średniowiecze, takie rozkminy były na porządku dziennym. Z kolei, nawiązując do tej wojny między naturalami a koksiarzami, to może ja mam taką propozycję, to może rozpętajmy wojnę pomiędzy koksiarzami na samym testosteronie i to tak maksymalnie do 500 mg, a tymi, którzy już biorą więcej tego koksu. I załóżmy ci na dwóch środkach będą się napierdzielać w komentarzach z tymi, co są na trzech środkach i na więcej. A ci, co biorą insulinę, hormon i jeszcze inne, będą się napierdzielać z tymi, co są załóżmy na TRT. No, to jest też bardzo ciekawe, nie? Tak sobie wypominajmy teraz. Kto ile bierze, kto jak trenuje, a nie ja generalnie to mam chujowe wyniki, dlatego że jestem stary, bo już mi teraz 36 lat strzeli i załóżmy ziomek, którego znam, jest po 20, on może trenować 6 razy w tygodniu, mimo ciężkiej pracy fizycznej, trenuje naprawdę ciężko i robi cały czas progres. No to jest zastanawiające, nie? To może on jest na koksie, może ja powinienem go podejrzewać o to, że wali jakiś towar, a ja o tym nie wiem, mimo że typowi rozpisuje treningi, nie? To jest ciekawe. Także sami widzicie, są przypadki, w których nie wszystko jest takie jasne. Moim zdaniem do sprawy należy podejść z rozsądkiem i przede wszystkim indywidualnie. Faktem jest, że doping pomaga. Inaczej by go nie stosowano. I oczywiście on pomoże, jeżeli odpowiednio trenujesz, odpowiednio trzymasz dietę, jeżeli już się zdecydujesz na ten doping, owszem, da ci jakieś benefity. Może też spowodować niepożądane skutki, co zawsze trzeba mieć z tyłu głowy. Zawsze. Bo nigdy nie wiesz, kiedy ci one dopadną. Czy teraz, czy za kilka lat, ale mogą powodować takie niepożądane skutki. Niemniej jednak pomogą ci w robieniu progresu. Ale już jakie metody treningowe dobierzesz, to trzeba przeanalizować wszystko indywidualnie.
Bo z jednej strony można dorzucić troszkę objętości, można pokusić się o nieco większe ciężary. Może zauważysz taką sytuację, że już nie dokładasz te 2,5 kilo co tydzień przez 6 tygodni, a potem trafiasz na ścianę, tylko na tą ścianę trafisz dużo, dużo później, załóżmy za 10 tygodni albo za 12, jak wejdziesz sobie na bombę taką czy inną. Po prostu trzeba obserwować, badać się. Jeszcze raz, nie namawiam do stosowania dopingu. Jestem zdania, że każdy z nas odpowiednio mądrze przeprowadzonym treningiem i jako tako trzymaną dietą jest w stanie zrobić fajne efekty, a jak już nabierzecie trochę doświadczenia i będziecie mieli faktycznie ciśnienie na zawody, na zarabianie hajsu, przede wszystkim zarabianie hajsu na swoim sporcie, to możecie się zastanowić, czy warto poświęcić swoje zdrowie na rzecz stosowania właśnie dopingu, żeby wyjść trochę wyżej niż jesteście. Ja jeszcze raz przypominam o nadchodzącym Q&A. Niniejszy odcinek wyjdzie trochę wcześniej, prawdopodobnie w czwartek albo w piątek, a w poniedziałek 22 odcinek, czyli Q&A. Zostawiajcie swoje pytania pod tym filmem oraz w komentarzach pod postem na moim fanpage'u. Oczywiście link jest w komentarzu, jak i inne cenne informacje. Dzięki za uwagę. To wszystko. Na razie. Hej!